Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Cały tłum starał się dotknąć Jezusa, albowiem moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Takie słowa usłyszeliśmy przed momentem w dzisiejszej dobrej nowinie. Uzdrawiała wszystkich. Chciałbym się dzisiaj zatrzymać nad tym jednym zdaniem, ponieważ w nim jest ogromny potencjał. Jezus uzdrawia wszystkich bez wyjątku. Ewangeliści notują wiele cudownych wydarzeń. Wśród uzdrowionych nie brakuje cudzoziemców, grzeszników, a nawet jawnogrzesznic. Bóg nie udziela swojej łaski tylko tym, których my uznalibyśmy za godnych. Bóg nie kocha tylko ludzi sprawiedliwych i świętych. On miłuje wszystkich i wszystkim okazuje swoją łaskawość. Miłosierdzie Boga nie ma przecież granic. Czasami chrześcijanie wpadają w pułapkę myślenia, że na miłość Boga i na Jego łaskę trzeba sobie zasłużyć. Nie ma nic bardziej mylnego. Jego miłość jest darmowa i bezinteresowna. Bóg niczego nie oczekuje w zamian. On pragnie jedynie, abyśmy nauczyli się wzajemnie szanować i kochać, jak bracia i siostry. W słowie uzdrawiać mieści się całe bogactwo łaski, jaką przygotował dla nas Bóg. Czasem będzie to uzdrowienie duchowe, psychiczne, a czasami fizyczne. Uzdrowić oznacza tak przemienić rzeczywistość, aby powróciła ona do pierwotnej harmonii, zgodnie z Bożym zamysłem. Bóg nie stworzył cierpienia, choroby ani śmierci. Zło na świecie jest posiewem diabła. Nasz niebieski Ojciec pragnie przywrócić światu i każdemu z nas wewnętrzny ład i porządek. Dotknijmy się dziś Boga, aby Jego moc uzdrowiła także i nas.